Jest 8:20 kolejnego dnia i wyjeżdżamy z Belgradu, ale jeszcze zajedziemy na małe belgradzkie śniadanko. No może nie do końca belgradzkie, bo Burek to ogólnie Bałkany. W każdym razie miejsce jest tak popularne, że w środku zawija się kolejka, a jest niedziela. No i zamówiliśmy kilka burków, jogurt. Jogurt to jest kefir de facto, no i zaraz będziemy to konsumować. Przy okazji obserwacja na temat tego, jak tutaj się parkuje, ile jest miejsca. No tam kobieta z wózkiem to nie przejdzie. Z cyklu Zapomniane miejscówki żegnamy się z tobą, Belgradzie. Fajne schodki. Jebi probare. Nie wiem, co to jest probare, ale jebi, no to w sensie fuck. A propos przekleństw właśnie, to wczoraj kapnąłem się, że przecież Serbowie mają to samo przekleństwo, a właściwie powiedzonko, którego cały czas używają, co Wenezuelczycy. W Wenezueli jest to coño de la madre, czyli dosłownie wagina matki. W sensie tak przeklinają na co dzień, bo jest to jak taki przerywnik po prostu, jak są wkurzeni, to mówią coño de la madre. Już wam to mówiłem we vlogach, a Serbowie mają upiczku materinu i jest to dosłownie, no, jest to prawie to samo. Z cyklu Urbex. Lecimy do Grecji, przez Macedonię. Mamy typowy lunch w rytmie turbo folku. Turbo folk to jest muzyka pop na Bałkanach, w Serbii popularna. Sorry, teraz właściwie nie wiem, czy całe Balkany, czy Serbia z Serbią mi się to kojarzy. Mówiłem o tym też we vlogu wcześniej, a tu nasze jedzenie i picie. Jogurt, czyli kefir de facto. Igna wyciągnęła tres leches, czyli takie ciasto, które jest też w Wenezueli. A tu są nasze burki, jeszcze cieplutkie. Tak wygląda burek z serem, a mamy jeszcze z mięsem. Zatem pożywiamy się i ruszamy dalej do Grecji. No muszę przyznać, że polecenie dobre. Polecono nam to miejsce i burek przepyszny. A tak wygląda ten z mięsem. Sam tłuszcz, ale jakie to jest pyszne. Jesteśmy na postoju. Południowa Serbia. Przyjechaliśmy już przez Niš przed chwilą. Tam jest autostrada, którą jechaliśmy. Słońce piecze, południowe słońce. Niš to jest miasto położone na południu Serbii, w którym byłem w 2004 roku. We vlogu z Serbii opublikowanym na głównym kanale Bez Planu o tym opowiadałem, ale teraz szybko tylko powiem, że byłem tam wiosną 2004 roku na praktykach studenckich przez organizację ISEC. No i pamiętam, że żeby się tam dostać, no to nie było lepszego połączenia niż autobus, który jechał do Grecji z turystami polskimi, z którego ja wysiadłem na nielegalu w Serbii. I do którego wsiadłem po 2 miesiącach na nielegalu znowu, gdy ten autobus wracał z Grecji właśnie. I pamiętam, że jak jechaliśmy w tamtą stronę w marcu 2004 roku, no to wszędzie były granice. Polska-Słowacja, Słowacja-Węgry, Węgry-Serbia. A jak wracaliśmy, no to już był dokładnie 1 maja, dokładnie 1 maja wracaliśmy i nie było już granic, także wjechaliśmy do Węgier. Na Węgrzech pamiętam, że pogranicznik mnie przywitał mówiąc dzień dobry, no i już później z Węgier po prostu po wjechaniu z Serbii do Węgier dojechaliśmy do Polski bez żadnych granic. To było dla mnie, nie powiem, mocne przeżycie, że nie ma nagle granic, to było naprawdę super. Natomiast z innej beczki to jestem naprawdę w dużym szoku, bo ostatnio jechałem tą trasą w 2010 roku, gdy jechaliśmy z bratem i z jednym kolegą do Macedonii. No i teraz ta trasa jest super zrobiona, są jakieś tunele w ogóle, autostrada jest przez cały czas, a wtedy pamiętam, że były zwężenia. Już chyba w ogóle ostatnich kilkadziesiąt kilometrów, no to była po prostu wąska droga, taka mijanka. Teraz naprawdę świetnie jest to zrobione i widać, że jest to nowa droga, niedawno wykończona. Także... jest dobrze. Tak samo z Belgradem zresztą. Kiedyś trasa do Grecji i na południe ogólnie tej części Bałkanów prowadziła przez środek Belgradu ta autostrada, a teraz się jedzie na zewnątrz Belgradu i jak chcesz do Belgradu wjechać, no to sobie wjeżdżasz, ale nie musisz jechać przez to miasto. Przez to jest szybciej. Korin nie w apetycie, ale w słońcu się powygrzewa. No i faktycznie dojeżdżamy autostradą do samej granicy Serbii z Macedonią, co wcześniej nie miało miejsca. Chwała rozwojowi. U góry. Flaga Macedonii, kojarzy mi się to ze słońcem. Ładna. No i Macedonia, moi drodzy państwo, granica z jakieś 40 minut, może pół godziny trwała. A my się zmieniamy i Igna będzie prowadzić. I będziemy teraz jechać na południowy wschód. I czym dalej, tym bardziej będzie spalona ziemia. Tutaj już jest naprawdę mocno spalona. W sumie nie chciałbym tu mieszkać. Zawsze myślałem, że będę chciał dużo słońca, ale po Filipinach i po wakacjach w tym roku w Polsce, w Legionowie, w bloku po prostu, większość siedzieliśmy, tęsknię za jesienią i za zimnem. Mogę wyjechać do ciepła, ale to tyle. Nie chcę siedzieć długo w spalonych słońcem miejscach. Tu zobaczcie, jaki ziomek załadowany jedzie. Kiedyś to też była Jugosławia w Macedonii.
Jugosławia graniczyła z Grecją, z Węgrami, z Włochami chyba też nawet, no i jeszcze kilka innych państw, oczywiście Bułgaria, Albania. Na prawo się jedzie na Skopie i też na, do jeziora Ochryckiego w Ochrydzie. Byliśmy tam z moim bratem i z kolegą w 2010 roku. Fajne jezioro, które wygląda trochę jak morze, jest tak duże. Czysta woda, dużo imprez, miejsce dla młodych ludzi, bardzo fajne. No a my do Grecji, czyli prosto. Język macedoński, podobny do serbskiego, ale inny, no, inne słowa, inny język. Z ciekawostek to mogę wam powiedzieć, że tutaj nazwiska się kończą tak jak u nas na ski. Czukiewski, tutaj są też nazwiska, Stojanowski i tak dalej. Nie pamiętam, czy z K się kończą żeńskie, ale napiszę na dole. Zatrzymaliśmy się w takim miejscu, które trochę nam Stany przypomina i zamówiliśmy kawkę bez kofeiny. Zaraz wam wytłumaczę, o co chodzi. Ale miejscówka naprawdę jest super i to jest po prostu pośrodku niczego, nie? Niespodziewanie. Zmieniła się Macedonia, od kiedy tu byłem ostatnio. No widzę, że tutaj też są, ale to już jest starszy tunel. Pamiętam, że w Macedonii właśnie był ciekawy klimat, że było tuneli dużo. Jedziemy cały czas jedną linią, tak jakby, w sensie, że w jedną stronę. Ciekaw jestem, gdzie jadą w drugą stronę. Z tego, co widzę na mapie, to jakiś kawałek stąd, po drugiej stronie tej góry. Po prostu tutaj im widocznie miejsca nie starczyło na wybudowanie drogi w dwóch kierunkach. ¿Qué tal las carreteras aquí en Macedonia? Hay que decirlo, malísimas. Me recuerda mucho a Filipinas. Tienen muchos baches. ¿Y en Serbia? ¿Cómo? Serbia, excelente, es otro tipo. Excelente. W przeciwieństwie do Serbii, gdzie bierzesz bilecik na początku przy wjeździe do kraju i możesz przejechać cały kraj i płacisz na końcu, tutaj co kilkanaście, co kilkadziesiąt kilometrów są miejsca do opłaty. Najczęściej 1 euro się płaci, także tanio. Kraj tuneli, gór i dosyć suchy. W sumie przypomina mi trochę Mołdawię pod względem ilości domów i ludzi. Taka pusta się wydaje Macedonia. Mołdawia też mi się wydaje pusta. Może to mieć związek po prostu z brakiem perspektyw w tych państwach. Są to małe państwa, gdzie ciężko o pracę, ciężko o rozwój osobisty. No i młodzi ludzie wyjeżdżają. Tak jak między innymi Wasia, który montuje ten film. Pozdrawiam Wasia. Dziękuję, witam. Ale jednak Macedonia też, pamiętam w 2010 roku to się jechało nie autostradą przez jakiś czas. W górach taką wąską drogą jechaliśmy. Nie ma porównania, o wiele łatwiej się do Grecji teraz jeżdżę. Wszędzie autostradka. Grecki język, więc jesteśmy już blisko, jakieś 10 km do granicy. No i Grecja, moi drodzy państwo. A to kolejka w drugą stronę. Cieszymy się, że nie jesteśmy z tamtej strony, aczkolwiek wrócić będzie trzeba jakoś. Chociaż nie wiemy, czy nie wrócimy przez Bułgarię i Rumunię, żeby Igna poznała też te kraje, chociaż z trasy. No powiem wam, że ta granica w tą stronę to jest jakiś hardcore totalny. Ja czegoś takiego nigdy nie widziałem, w sumie poza granicą Polska-Ukraina, gdzie kolejki są kosmiczne. A, niedziela wieczorem, niedziela po południu ludzie wracają. To północna Grecja, tutaj przy granicy z Macedonią. Podobnie opuszczona jak Macedonia jest. Ludzie jeżdżący bez kasków. No Grecja to też jest takie państwo południowe, wyluzowane mocno. Po jakimś czasie zaczęła się autostrada. Podoba mi się lusterko tego samochodu. Opuszczone stacje benzynowe. Jedziemy w kierunku Salonik. Może to wskutek tego kryzysu w Grecji, który był, że tak średnio teraz wygląda, przynajmniej ta część Grecji, gdzie wjechaliśmy. Ja byłem tutaj w 2009 roku, więc to jeszcze było przed tym apogeum tego kryzysu zadłużeniowego Grecji i być może to państwo się zmieniło, zobaczymy. Też wtedy jechałem przez Serbię, właśnie Macedonię. Zatrzymaliśmy się na stacji benzynowej opuszczonej, to znaczy nie ma nikogo. Ale ogólnie nie widzieliśmy żadnej normalnej stacji benzynowej póki co. Dojeżdżamy do miejscowości Saloniki.
No właściwie to mijamy Saloniki, które są tutaj po prawej stronie. Domyślacie się, skąd nazwa Saloniki? Z tego, że po grecku jest Thessaloniki, czyli uwaga, żart, B z angielskiego usuwamy i jest Saloniki. Dobre, co? Zrobiliśmy sobie tu mały przystanek, coś jemy, do toalety skoczyliśmy. Teraz ja wyszedłem z Corazonem, a ogólnie to my nie mamy żadnego, nic zabukowane dosłownie. Coś tam wyszukałem, za godzinę mamy dojechać nad morze, także na spontanie totalnym zobaczymy, czy coś się uda wynająć. Znaczy na pewno coś się uda wynająć, tylko czy będzie to fajne i tak dalej. I zaraz się podzielimy tą informacją. A tutaj grecki rozgardiasz na tyłach biznesu. To obok tej mini też zresztą jakieś posprojowane, pomazane, chyba opuszczone pomieszczenie. Spójrzcie na tą mini. Klimat. Greckie zaorane pole. I jedziemy. Nie wiem, czy będę coś nagrywał, bo teraz musimy znaleźć jakieś mieszkanie, się zadekować. Nie powiem, żebym się stresował. Już tyle razy to przerabiałem, że damy radę. A jeszcze kolację by było fajnie zjeść. Dam wam znaka, czy się uda. Znaleźliśmy miejsce do mieszkania i zamówiliśmy sobie też jedzenie w restauracji. Jakieś ogromne porcje, sałatka i pasta, plus dwa drinki, to jest jeden z nich i czekamy na drugi. ¿Cómo se llama? Tu trago. No, dilo en polaco. Pornstar. Ah, bueno, siempre tiene una traducción para todo. Ah, sí. Gwiazda porno się nazywa. Ah, ¿ves? A jak już jesteśmy przy gwiazdach porno, to może ktoś kojarzy dziewczynę, która nazywa się Mia Khalifa i jest najsłynniejszą Libanką. Nikt nie powiedzieli, że jest do niej podobna.